Hejo, dzień dobry, witam was w najnowszym vlogu. Wita się z wami Izunia. Wolny człowiek. Z Gretek dostał swoją skarpetkę. Izunia zdała wszystkie egzaminy. Mam już ten semestr za sobą. Ogromnie mnie to cieszy. Czuję się jakby był nowy rok. Jakbym miała taką świeżą kartkę, niezapełnioną i mogę zacząć sobie wszystko od nowa. Wiem, że mamy koniec stycznia i każdy już pewnie zapomniał o swoich postanowieniach noworocznych. Zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych, ale dla mnie to jest takie fajne odświeżenie, bo mam czystą po prostu głowę, już mi to nie zaprząta, że Iza, musisz się uczyć, musisz sobie zrobić notatki, musisz ogarnąć, masz zaliczenie z tego, masz kolokwium z tego, czeka cię egzamin. Nie, już mam to wszystko za sobą, teraz mam przerwę międzysemestralną i jestem przeszczęśliwa. Też mieliśmy ciężki ten start w nowy rok, ponieważ byliśmy na Sylwestrze w Niemczech u naszych znajomych, bardzo nam się podobało. Niestety nie nagrywaliśmy żadnego vloga tam, tylko były urywki na Instastory. Swoje są niezapisane, może je dodam do zapisanych relacji, to możecie sobie zobaczyć. I potem od razu zaczynaliśmy uczelnię, mieliśmy kolosy i właśnie zaliczenia i wszystko, więc nie mieliśmy kiedy tego ogarnąć, dlatego planujemy na Instagramie. Wiem, że nie każdy ma Instagrama, więc będziecie mogli też tutaj w komentarzach zostawić wasz feedback. Jesteśmy bardzo ciekawi. Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna, bardzo cenna i chcielibyśmy ją poznać. Co lubicie na naszym kanale, dlaczego tutaj wracacie, co wam się najbardziej podoba, jaki rodzaj filmików, za czym nie za bardzo przepadacie, czego chcielibyście, żeby było więcej, czego chcielibyście, żeby było mniej, nad czym możemy popracować. Na te wszystkie informacje czekamy. Jeśli byście mogli zostawić coś od siebie, jakie macie odczucia, to ja będę wam bardzo wdzięczna. Tak jak powiedziałam, będziemy to robić na Instagramie, ale jeśli chcecie tutaj też w komentarzach, może na przykład nie macie Instagrama, to również możecie. I już bez zbędnego przedłużania, bo mam wrażenie, że ten wstęp i tak już jest wystarczająco długi, zapraszam was do oglądania. Aby pomóc wam się zorganizować w nowym semestrze, chcę zrobić rozdanie, w którym wygrają minimum 4 osoby, ponieważ mam 4 segregatory. To są te segregatory z 3 ringami. Do nich będą dołączone oczywiście specjalne wkłady w linię. Chyba mam jeden w kratkę. Mam tutaj też 2 notesy, te takie przykładki, długopisy, taśmę, jakieś naklejki, ołówki, te takie mechaniczne, te index cards. Wiem, że je lubicie. Aby wy w ogóle wziąć udział, musicie zostawić komentarz i w komentarzu musi być jakaś forma kontaktu do was. Czy to Instagram, czy to e-mail. Więc będę brała pod uwagę tylko takie komentarze, w których będą wasze dane jakieś kontaktowe. Te dwie rzeczy. E-mail albo Instagram. Wyniki podam w niedzielę wieczorem. Bartosz, sprawdzisz mi, który to jest, który jest w niedzielę? Drugi? Drugi, bo trzeciego masz wyrywanie załówka. Więc 2 lutego do godziny 24 pojawią się wyniki. Tutaj będą w komentarzu i komentarz zostanie przypięty na górze. Poinformuję was też o tym na Instagramie, ale wiem, że nie każdy ma Instagram. Boże, jak się zmachałam. Drugie rozdanie będzie dla Instagramowiczów, więc zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie. Jeszcze nie wiem kiedy, ale tam będą do wygrania rzeczy beauty. Na przykład, co tutaj mamy? Jakieś pędzle, perfumy, kolczyki i inne takie rzeczy. Więc to będzie na Instagramie. Obserwujcie mnie tam i czekajcie. Tymczasem szkoła tutaj na YouTube. Chciałam to podzielić, żeby mieli coś zarówno obserwatorzy na YouTube i Instagramowicze. Mamy ogromne zaległości, jeśli chodzi o YouTube, ponieważ w styczniu wyszedł jeden filmik. Ja wiem, to jest po prostu żart. Przepraszam was za to ogromnie. Mamy ogromne zaległości także na przykład w serialach, bo w styczniu wyszły wszystkie po prostu seriale, co by się studentom nie nudziło. Bo wyszło Sex Ed, 2 sezon, wyszła Sabrina, 3 sezon. Riverdale, 4 sezon dalej leci. O, a my to już w ogóle nie oglądamy już Riverdale. Co było chyba? The End of the Fucking World. Tak. You nadrobiliśmy, ale nadrobiliśmy w trakcie przerwy świątecznej. Tylko, więc jesteśmy na bieżąco. Wiemy, kto zabił. Nie mów nic, nie możesz mówić nic ze serialu. Dobra, okej, okay, no to było wycięte, bo puściłam spoiler. Ale tak, oglądaliśmy ją. Jeszcze Ania wyszła! Ania, nie Anna, też o jeden odcinek sobie pozwoliłam, jak się uczyłam, w ramach przerwy. Pierwszy. I tyle. I tyle.
Jeju, Ania, nie Anna, mój ulubiony, kochany serial! Wiemy, że lubicie, jak pokazujemy wam paczki ze Stanów, tutaj są czasem bardzo fajne rzeczy, więc stwierdziliśmy, że teraz też wam pokażemy taką mini paczuszkę, kilka rzeczy Bartosz będzie wyciągać i pokazywać. No to główna gwiazda, proszę. Bartosz ulubione płatki. Tylko Bartosz teraz przechodzi na dietę, powiemy jest, wam. Jest problem. Bo ja nie mogę zjeść, więc rozdam. $100 jedna paczka. Ej, a bez kitu, one tyle kosztują na takich stronach internetowych. Ludzie sprzedają płatki i ja widziałam po 60 zł za pudełko. Takie płatki z Ameryki. Naprawdę? Mhm. Na Allegro? Czekaj, to może zrobimy biznes. Pod filmem w opisie będzie link do aukcji. Możecie licytować. Nie, no nie, nie oddam ich. Jak będę miał cheat day, to sobie zjem, ale na razie dieta będzie. Ale ja nie mam diety, jakby co, więc ja będę jadła. I ty ich nie lubisz. Ja przecież. Właśnie chyba mi się wydaje, że ty nie lubisz Rizesów. Tak, trochę mi się przejadły. Bo Rizesy możecie spotkać, nie wiem, w Aksjonie, albo gdzieś tam w tym Piotrze i Pawle, to jako batoniki na przykład. Albo no, nawet w Biedrze już są też, wiem. No, nawet w Biedrze, bo to jest ogólnie ta babeczka. Mam trzy paczki. To wyciągam. Ja znalazłam kwiatka, bo on zajmuje dużo miejsca. Ładne. Oczywiście sztuczny to jest kwiatuszek. To jest bukszpan? Tak. O, skąd wiedziałeś, że to jest taka nazwa? Nie wiem. To jest naprawdę bukszpan. A nie lawenda? Kiedyś mieliśmy dramę o lawendy. Nie, to akurat to jest bukszpan, no. Sztuczny oczywiście. Gdzieś go postawimy może w łazience. Aż świeci. O Jezu, o matko, zamknijcie oczy. O Jezu. Ten błysk. No. Pokaż, co jest w środku. A to jest taki notatnik. A pokaż, to jest chyba kalendarz. Daj na sam początek. No, są notatki. O, jest kalendarz. A daj początek miesiąca na przykład. A tu jest taki. Co noc. Damy, dobra, damy luty, bo to jest mój miesiąc. I jest cała rozpiska, cały miesiąc. Kurczę, fajny, może bym go zaczęła używać zamiast segregatora. Też taki. Albo na przykład do innych rzeczy, fajny jest. No i to jest chyba, ale to jest 27 już. Bo to jest January, to jest styczeń. Aha, to jest i że jest końcówka stycznia i potem chyba już jest luty. Aha, no. Fajny, bardzo ładny. To są twoje urodziny. Tak. Dobra. To mamy. Co nam jeszcze pokażesz, Bartosz? Tu mamy, ale to dla nas do aparatu. Znaczy akurat karta, no i pendrive też się przyda. Mhm. Po 64 giga. To fajne. To nie wiem, co to. To są jakaś stół do kąpieli nawilżająca. I tutaj widzę, jest jeszcze chyba zestaw do tego. To jest taki krem do ciała. Body lotion. To jest naturalny słodzik, zastępstwo cukru. Widzicie, jak rodzice pomyśleli o twojej diecie? Fajnie. I tutaj też jest taki zdrowa wersja mix. Aha, to jest mix, żeby zrobić sobie pancake'i. Tak. 0 gramów cukru. Gluten free. High fiber, keto. To keto diet, plant based. Czyli to jest wegańskie. O. Zakładam. I też można, o, fajnie. O, z takim syropem klonowym. Fajnie by było. Ale poszli w zdrowie. To jest masło nie orzechowe, tylko z słonecznika, z ziaren słonecznika. No. Fajne. To są wingsy. A to są te słodkie czy słone? To są słone. Wing suggestion. No. I odwróć. Zobaczcie, na różne sposoby można je przyrządzić. Z guacamole, jako mini pizzę, z nutellą na słodko, z słonym karmelem. Birthday party, fajne. Tu jest jeszcze coś słodkiego na awokado. To jest też zdrowy majonez z awokado. Chipotle lime mayo. To jak ten sos chipotle. I zobacz, pewnie też ma mało kalorii. No to na pewno to ma mało kalorii. Na porcji jest to kalories. A jeszcze tutaj nam zostały takie rzeczy. To jest rolka do ubrań, bardzo dobra. One są z Woolite w ogóle. Tak. A u nas jest Woolite jako płyny i wszystko, a tego nie ma. Nie ma. A to jest bardzo dobra rolka, jest bardzo mocna. Tak. To są nokci? Nie, do twarzy akurat. Aha, a to jest co? Że utrwalasz sobie twarz, żeby ci się trzymał makijaż. Mhm. No, malowana twarz w sensie. No. I koniec. Paczki. Wszystko. Bartosz też zaczął jeść pudełka, wszedł na dietę. Tutaj ma akurat jeden posiłek, ale pokażemy wam jutro rano, jak przyjdzie mu na cały dzień tak, dieta. Tak, codziennie rano mi przyjeżdża kurier. Tak, to powiemy wtedy więcej. Tak. Jeśli chodzi o Bartosza, słucham cię. No, co słychać u ciebie? U mnie słychać to, że zamknęli mi siłownię.
Człowiek zaczął chodzić na siłownię, no chodzę już pół roku, ale zamknęli jedną z większych siłowni u nas, która była w galerii, no i jestem teraz, zostałem na lodzie, ale spokojnie ja i trener szukamy czegoś, więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Warto wspomnieć, że zachowali się bardzo nieładnie, bo dostały się SMS-a o godzinie 22. Tak, już siłownia się zamyka o 22, po 22 wszyscy dostali SMS-y, że upadłość tego, od jutra nie można ćwiczyć, zwrot kosztów niemożliwy, chyba że ktoś tam dopiero wykorzystał mało dni, więc trzeba pisać, podania, coś tam. Wszyscy mieli umówione treningi na przykład na następny dzień, no, zaplanowane wszystko, nie? Trenerzy mieli normalnie mieć pracę, więc tak? Z dnia na dzień. Trochę osób straciło pracę, ludzie stracili miejsce do ćwiczeń. Wszystko teraz się przepełnia, no bo wiadomo, jest styczeń, będzie luty, więc jest mniej siłowni, będą bardziej pełne, to no, tragedia będzie dla mnie. Ja też pozdawałem egzaminy, jeżeli można to nazwać egzaminami, bo u mnie to była lista, kto chce 3 to 3, kto chce 4 to 4 i tak dalej. No i resztę byłem zwolniony, bo miałem to na studiach inżynierskich. No a propos pracy, Iza mówi, żebym już zaczął pisać, bo przecież bronię się w czerwcu, to mam mało czasu na napisanie pracy, ale ja sobie policzyłem, że pracę inżynierską pisałem w końcem grudnia i przez styczeń, bo broniłem się w lutym, no to teraz broniąc się w czerwcu, powinienem ją napisać w maju, zacząć pod koniec kwietnia. Ja wiem, że ona jest troszkę dłuższa, praca... co? Ja wiem, że ona jest troszkę dłuższa, praca magisterska, no, dwa razy dłuższa, ale w sumie to nie powinno jakoś tam zaważyć na tym, jak będę... Weźcie mu coś powiedzcie, bo on będzie siedzieć, znajęczyć się całą majówkę i narzekać. Nie, no już na święta wielkanocne, coś tam zacznę sobie, temat wpiszę, stronę tytułową zrobię. Weź, nic nie pojedziemy, nic nie ogarniemy, bo ty będziesz siedzieć i pisać ale pracę. To, no ale teraz też mamy wyjazdy i mam teraz pisać pracę? A poza tym będziemy jechać. Teraz jest zima, mógłbyś siedzieć. Ja mam bardzo wdzięczny temat, mam o śmieciach, więc to będzie bardzo proste. Na czasie, bardzo, eko. I co, ja z seriali to Wiedźmina oglądałem i za tam ogląda tą swoją Anię, nie Annę. No kiedy on ciebie powiem? No ile może. Ja oglądałem całego Wiedźmina w sumie za jednym razem. Jak ja się uczyłam? Nie, jak spałaś. Iza jak się uczy, to szybko usypia, więc to było na zasadzie, że ja zacząłem sobie odcinek, ona się uczyła, skończyłem odcinek, mówię, ale fajny i Iza... śpi, no nie? Ale Wiedźmin bardzo fajny, polecam, jak ktoś jest w temacie, siedzi w uniwersum, to jest fajny. No. To co, Izunia? Idziemy odebrać paczkę. Idziemy odebrać paczkę. Słuchajcie, mamy 5 rano i właśnie przywieźli Bartoszowi pudełka, więc stwierdziłam, że pokażę wam, co ma do jedzenia na dzisiaj i będziemy się żegnać. Dzisiaj mamy 29 stycznia i na śniadanie ma marchewkowe pancake'i z waniliowym mascarpone, następnie kapuśniak z soczewicą i pomidorami, makaron ze szpinakiem, nasionami słonecznika, mięsem z indyka, ma podwieczorek sałatka z kiełkami i na kolację rolatki z tortilli z tuńczykiem. Bartosz ma... czekajcie, odłożę telefon... Bartosz ma 2300 kalorii. Z tego co wiem, nie będzie kontynuować dosyć długo tej diety. On chciał to spróbować, żeby mniej więcej widzieć, jak wygląda kaloryczność. Ma w planach wejść na jeszcze większą redukcję. Chciał też spróbować nowych przepisów. Wiecie, coś innego. Jest zadowolony, ale ma w planach ogarnąć sobie i gotować sam. To było tylko takie, wiecie, na przetestowanie. Dobrze, ja idę spać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu, a my widzimy się w następnych filmikach. Na razie, pa! Why you talking in code, no reason? Why you got me on hold, I'm beeping? I knew something was ignited. When you left, I wanted more. All I wanna do is get to know you. East to west to north to south to home.